Witam, witam. W nowym odcinku zagrajmy w Xanadu Next. W dzisiejszym odcinku wkraczamy w głębiny zamku Strange Rock. To jest finalna lokacja w grze, aczkolwiek jest dość obszerna i pewien czas zajmie nam przemierzenie jej w całości. Wyceniam to może na jakieś 3, może 4 odcinki i chyba finalnego bossa w osobnym zrobię, żeby też spokojnie ultra zmieścić bez rozdymania. Ok, oto i nasz zamek. Na razie w za wiele miejsc dojść nie możemy. Mam tylko jeden klucz, więc zaraz nie będę się cofał. Nie, w razie nie ma nic do przybicia. Na moment pałkę mam już opanowaną, więc mogę spokojnie Dragon Slayera ubrać. Ma większe obrażenia. Dzisiaj eksploracja skończyła, nie mamy kluczy. Będę musiał się nieco wykosztować u Spensa. Tutaj już widać skróty. Będziemy po meteoidowemu nieomal sobie otwierali drogę do dalszych elementów, jednocześnie skróty do miejsc, w których już byliśmy. Dobra, 10 czy 11 chyba starczy. Dobra, tu też jest skrót do miejsca, w którym dopiero będziemy. Więc zostaje nam tylko jedna droga. Przez drzwi tutaj. Nie wiem co to jest, ale co zniszczę. Jak prawdziwy archeolog. Aha, ostatnia kartka pamiętnika. I ponadto tutaj tam gwiazdki wskazują, że jest niewidzialne przejście.
Dość wysoko już jesteśmy. Na ziemię. Aha, to jest w ten sposób. To dupy. Jak się stąd teraz wydostać szybko? Będę musiał zdjąć buty i biegiem zaskakiwać. Aha, tu jest przejście dalej, ale tędy... A właśnie. Albo inaczej jeszcze trochę spróbuję. Dobra, wystarczy dać mu trochę rozpędu. Mogłem się nie fatygować. Jeszcze chyba pewnie będzie... A, to z tej strony będzie. Będę musiał jakoś tutaj dojść. Czy jeszcze raz się wracamy. Ponownie wspinaczka. Dobra, teraz tak. A właśnie, o to chodziło. I teraz, jak tu stoimy ze skrzynkami. Dobrze, chyba. Tam pewnie będzie tylko też potek L. O, dziwo, potek magiczny, dobra. To załatwiwszy. Czas zmarnowawszy.
No, kolejny skrzeszacz. Bardzo ty mi to powiesz. O, hydra. Dobrze. Został nam ostatni klucz, ale właśnie go zużyliśmy. I na końcu tej hali będzie pewnie kolejny na klucz. Jeszcze. No dobra, to jak tak, to tak. Wykorzystam ten Onyx, który tu mam. To będzie dwustronny teleport. Dokupię parę kluczy i lecimy dalej. Ceny już pensa już naprawdę robią się konkretne. Ale powiem, że ten śpiewał tam. Na ziemię, proszę. Czyli to posok mógłby być. Aha. Nie tak. Ta zarkadka jest tak rzadko używana. Bum. I bum. Jeszcze raz.
I ostatni raz. Moment, chwila, moment. Coś mi tutaj instynkty podpowiadają, że może być tu coś wrednego. Właśnie. Twarde cholerstwo, jak widać. Gdzieś jeszcze musi być o jeden. Jak więcej. Tak, tu powinno być, a właśnie, tu jest przejście i pierwszy skrót do miejsca, w którym byliśmy. Teraz mega goblin. Leżeć, 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 leżeć. Ała. Ogr. I magii. Na tym etapie jest trochę trudno wychodzić na zero z kasą. No jak widać, już parę tysięcy w podkach wypiłem. Ale za to mam kolejny eliksir. Ja mówię, tutaj są zaznaczone dwa przejścia po bokach. Ale jednak nic nie widać. O, Agnes! Wielkości za 500. Czy nam się opłaci? Spróbujemy je z pensowi opchnąć. Może sobie obniży cenę na tyle, że się opłaci. Spróbujmy piąstkę ubrać. Może w tych bokach jest ukryta ściana. Nie. Nie jest ukryta. No trudno. Idziemy dalej. O radości, jak ja lubię tych przeciwników. Niby kamienny, a nie twardy odwrotnego, chociaż to może Dragon Slayer takiego powera ma. Thank you.
Lock. Co to jest za zaklęcie? Rock slide. Aha. Bum. Tamten się leczy za wzięcie. Jej to pomogło nic. Zostaje mi dwa klucze. Nic kluczy mi nie dostało. Ale mamy kolejne ciekawe pomieszczenie. Dobra. Wracamy. Mam Onyx, więc ponownie korzystam z Onyxa. No właśnie, tą pałkę niepotrzebnie dźwigam ze sobą. O, teraz na poziom trzeci nabyli zaklęcia. Niestety magia już nie jest nam tak bardzo potrzebna. Dobra, ostatnia rundka do podziemi i na tym zakończymy odcinek. Może po prostu do najbliższego skrótu dojdziemy. Chyba nie będzie zbyt krótki ten odcinek. Kolejny Onyx. No to jest kolejny skrót. Tylko muszę ubrać tutaj. Tutaj jest potrzebny dysk. Więc mamy tylko jedną drogę. Niestety ten pewien minus tej lokacji jest taki, że większość wrogów to jest to, co już było, tylko że z podmianą palety, znaczy dosłownie tylko z podmianą poziomów. Zamiast błotnych golemów kamienne, zamiast zwykłych goblinów, gobliny takie same, ale w wyższym poziomie i tak dalej, i tak dalej. Aha. Tu jest zagadka. Tak, zagadka polega na tym, że musimy sobie ustawić piramidki do wejść wysokich. Wejścia mamy dwa.
tak. Tak. I to jest chyba za niskie jeszcze. Cholera. To jest, wydaje mi się, za niskie, więc robimy jeszcze długą, dłuższą ścieżkę. Chyba coś skopałem. A, dobra, śmiało próbujemy. No, by jeszcze mógł skoczyć łaskawie. O. Dobra. I kolejna zagadka. Jak ja lubię zagadki. Musimy chyba jednocześnie postawić sobie. O, zrobimy to tak. Czemu on zaatakował? Nie, w ogóle nie wiem, czy palce nad wszystkim ataki. Drugi raz coś takiego. Dobra, skrzynka jest. Teraz trudniejsza część. Musimy sobie ustawić piramidkę do tej skrzynki. Nie jestem pewien, jakiej wysokości w ogóle potrzebujemy. Właśnie ten min, ten feller, ta niespodzianka, to meritum. Jakby to zrobić? A już wiem, ale zrobimy coś takiego, może to coś da. Nie sądzę, ale... A właśnie, no, zapomniałem, że można takie piki robić. Tam mamy Blaze poziom trzeci. No, czemu nie? Darmowe zakręcie to darmowe zakręcie. Kupić bym nie kupił, ale... Dobra, teraz z tej strony. Tak. Ciężko mi wyczuć odległość, a ja chyba dobrze robię. Chyba na dobrej wysokości zacząłem. Żebym się jeszcze nie zaciął przecież. Chyba takiej tragedii nie będzie. Jeszcze jeden poziom muszę zmontować. Więc pchamy. Kółeczko.
teraz tak. Tutaj. I tutaj. I ten zbijam. Jeszcze raz i jeszcze raz. I zagadka rozwiązana. Brazec. O, dostałem poziom, jak fajnie. Jaka radość. Aha, to jest to. Aha, to jest to pomieszczenie, dobra. Żeby się do nich dostać, trzeba ubrać okular. Przynajmniej w teorii. No w praktyce też. Co my tu mamy? Aha, tu mamy dysk. A tu? Tarcza. Tower Shield. Co ona wymaga? 25 refleksów. Dużo. Dużo, dużo. To wiecie, nie za dużo. Na razie wracamy do miasta. Jeden element. Przy tym zapasie eliksirów Galaxis powinien paść w miarę sprawnie, jeśli nie bezboleśnie. Po co ja tu wlazłem? Aha, tak, klucze. Proszę bardzo, teraz nasza nowa księżniczka, to jest nowa kapłanka, a księżniczka to w ogóle. Tak i tak. 32 poziomy siły powinny mi pozwolić na ubranie. Tak, Frostbrand możemy ubrać, możemy wyćwiczyć. Ponadto wystaćmy na tym pancerze 30 patyków. I odblokowałem sobie parę tajerów broni, na którym jednak nie stać w tej chwili. No bo to możemy sprzedać. A jeszcze battle suit za 50 tysięcy. Dobra, cały świat jeszcze długo nie będzie nastać, więc po prostu kupuję pancerz. Tak, jeśli będę chciał broń, to ona kosztuje. To ma planowane. Tego nie mam. Ile jest? 15 tysięcy i 20 tysięcy. Następna potrzebuje siły 35, więc znowu konkretny skok. I siły 40. Nie jestem pewien, czy ta gra nie kończy się w okolicy 20 poziomu. Chyba nie. Jednak będę celował, żeby w ciągu najbliższych 3 poziomów dojść do 25 wymaganych punktów w refleksie i 40 w sile, a resztę będę w condition pakował. Walce z Galaxisem to jednak miecz Dragon Slayer i skill Dragon Slayer rozwiązał wszelkie problemy. Dobra.
takim razie zostały mi 4000, które przeznaczę na dodatkowe potki. I w tym miejscu kończymy odcinek. Do zobaczenia.